Proszę Państwa, mówi się dobrze, Zachód jest dobrą sprawą. Pojedźcie, proszę Państwa, do Paryża 14 lipca. Wszędzie, na wszystkich oknach są flagi, proszę Państwa. Wspaniała defilada, wszyscy się cieszą. Pytam się Francuza, pan wie co to jest? To jest różnica. My pierwsi pokonaliśmy feudalizm. Jedziecie Państwo do Stanów Zjednoczonych 4 lipca. W każdej najmniejszej dziurze jest pochód, prawda, radość. Wiecie, my jesteśmy pierwszą demokracją. My pierwsi stworzyliśmy dumni. Jedziecie Państwo do Szwecji, jedziecie Państwo do małej miejscowości, patrzcie, przy każdej willi maszt i flaga. Ja przyjechałem do Polski 11 listopada, wywiesiłem mieszka na Szczęśliwicach, wywiesiłem polską flagę. Byłem jedyna flaga wisiała, proszę Państwa. Na miłość boską. Co się stało? I to właśnie u nas to wszystko musi zmobilizować. Musi być ta świadomość klęski w tej chwili. W tej chwili nie ulega wątpliwości. Jeśli się w jakiś sposób nie przeciwstawimy, nie to Polska prosto drogą, że tak powiem, likwiduje się. Po prostu się likwiduje. Plan od 300 lat istniejący, zlikwidować Polskę, Rosja, Niemcy. On w jakiś sposób jest realizowany.